Dzień dobry, moi mili. Co by się stało z wami, gdybyście podeszli do Pałacu Prezydenckiego Andrzeja Dudy i wzięlibyście siekierę, mielibyście takie nożyce, byście się zamachiwali? Gwarantuję wam, że byście zostali prawdopodobnie zastrzeleni, bo to byłby napad na urząd Polski, na urząd prezydenta, premiera, na Polskę, gdyby takich bandytyzmów dokonywali Polacy na granicy polskiej, gdyby Polak stał na granicy białoruskiej i to samo robił, co ta banda robi teraz na granicy, już dawno by został zastrzelony. Zatem pytam, dlaczego nie strzelają do nachodźców? Do kogoś, kto atakuje naszą granicę. Kilka dni temu zostałem zbanowany na Facebooku. 3 dni temu napisałem, że do atakujących polską granicę, czyli Polskę, powinno się strzelać. Natychmiastowo po kilku minutach zostałem zbanowany za to, że powiedziałem prawdę. Przecież w prawie jest napisane, że ktoś, kto atakuje kraj, no to możemy formalnie, zgodnie z prawem, go unicestwić. Oni dla mnie po 15 piśmie stali się po prostu, już nie są partnerami do rozmowy, więc wydrwiłem i wykpiłem. Napisałem, czy jak się obrzezam, czy wtedy przyjedziecie i dokonacie tutaj zmian na tejże ulicy, bo od 30 lat nikt nie chce zrobić tu porządku. Chodzi o zwykłe ciężarówki, które wjeżdżają w strefę zakazu. Stare domy przedwojenne, ulica Strylinki. Pękają te domy, kurwa, pękają. Ja mieszkam w 100-letnim domu, słuchajcie. Dachy się rozszczelniają, ale kogo to, kurwa, obchodzi? I jeżeli przez te 5 lat nie pomogli nam w sprawie takich ciężarówek, gdzie to nie były jeden monit, a kilkanaście monitów, to jak oni mogą chronić jakiejkolwiek granicy, czegokolwiek? Wiecie, jak będzie? Jak się coś grubiej zrobi, to oni spierdolą. Spierdolą do Anglii, do Londynu, do Rumunii, do Izraela przede wszystkim. Ich nie interesuje w ogóle Polska, ich nie interesuje w ogóle nasz los, ich nic nie interesuje. Ich interesuje tylko jedno. Mamona! Mamona zarabiona na nas! Na naszej krzywdzie, na naszym wyśrubowaniu. 1000 zł kosztował ZUS, jak PiS doszedł do władzy. Teraz kosztuje 1500, zapowiadałem przyszły rok 1700. Ochroniliśmy Europę przed najazdem arabskim. Czy ktoś nam się za to odwdzięczył? Tak się nam odwdzięczyli, że nas rozebrali, że nas mordowali w czasie rozbiorów, w czasie pierwszej wojny, drugiej wojny, po wojnie i dojeżdżają nam do dzisiaj. Bandzior zamachuje się na żołnierza jakąś łopatą czy siekierą. On go gazikiem, gazem go. Są specjalne takie gazy żelowe. Jak mu pryśnie, to się żurem zesra, nawet spod pachy żur mu się wyleje. A oni go gazikiem takim, że on dalej to robi. To kurwa, gdybyś ty, człowieku, coś takiego zrobił, to by cię, już by cię dawno, nie wiem, stłukli, zgazowali. A tu z nachodźcami. Widzieliście, jakie znaleźli zdjęcia z gwałtów na zwierzętach. Widzieliście, jakie znaleźli papiery. To, co oni znaleźli, to jest promil tylko. Terroryści. Niebywałe rzeczy. Tropikalne choroby. Najlepsi są Żydzi przecież. Tacy święci. Żaden nachodźca nie przedostał się do Izraela. Tam jest mur i tam wcześniej są jakieś, powiedzmy, strefy. Jak przekroczysz tą strefę, nie dojdziesz do zasięg czy muru. Już je do ciebie strzelają. I to nie z jakichś tam piw-paw. Z CKM-ów na pół cię przedziera. Mój kolega znajomy pojechał do jakiegoś państwa arabskiego. Inżynier. A do jakiejś roboty takiej. No i tam zaprzyjaźnił się z inżynierem Arabem. No i po miesiącu ten inżynier Arab mówi mu, wiesz co,
Kazik czy Józek, jak jesteś już miesiąc bez żony, to wiesz co, to ja ci to swoją kozę wypożyczę. No zobaczcie, to wykształcony człowiek ten, prawda, no to wykształcony wymagałoby się od niego jakichś takich czegoś więcej niż od człowieka niewykształconego, nieobytego. To teraz wyobraźcie sobie taki rumpen proletaria, który przechodzi. Spójrzcie na typowego nie Polaka, a Polaczka, czyli Menela, Łachudrę. Jest tego masa. Zobaczcie, jaki to jest plebs, jakie to jest dno, jaki to jest muł, breja. A teraz wyobraźcie sobie tą breję stamtąd. Znam takiego, no, kogoś, kto pracuje, powiedzmy, na dołku. Mówi tak, polski przestępca, mówi, to jest, mówi, złoty człowiek. Mówi. I to ukraiństwo, mówi, to gruziństwo, mówi, matko bosko często. Stąd ten motłoch lewacki. Przyjmować nawet milion. Jak taki człowiek doszedł do takiego momentu, gdzie powszechnie czy publicznie może się wypowiedzieć o tym, jak tak, kto go wpuści? Ja wiem, kto go wpuści. Jego wpuścili już dawno. Jego wpuścili, słuchajcie, już po 1944-1945 roku. Ja tutaj nam kilkadziesiąt tysięcy sprowadzili z Wołoczy, ze wschodu. Głównie też chazarstwo. To jest największa Wołocz na świecie. I to pozmieniało nazwiska, na polskie nazwiska. To są ich wnukowie, synowie, niejednokrotnie kochanki, kochankowie. Stąd mamy właśnie takich ludzi dzisiaj we władzach. Wśród artystów, czyli celebryci. To wszędzie. W edukacji. Wszędzie. W kadrze zarządzającej ogólnie. To jest motłoch, to są prostaki i cały czas z niej wychodzi ta prostota. Wtedy mieli czarne zęby, nie mieli zębów, obsrane gacie, obsrane rozporki, nie mieli w rozporkach guzików, wiązali nie paski, tylko powrozy. A teraz oni mają garnitury, ale to prostactwo cały czas z nich tkwi. I oni nie rozumieją, co mówią. Tych takich samochodów, które są wysyłane na naszych między innymi demonstrantów i kibiców. I są takie działka wodne. I nie można byłoby zakomunikować, że jesteście oblewani świńską krwią. Moment by się rozproszyli. Albo gnojowicą. Wszystko można. Nie można byłoby zrzucić z drona jakiegoś fluidu gazowego, który by im tego... normalnego gazu, tak jak gazują naszych kibiców, naszych demonstrantów. Zobaczcie, w tamtych nachodźców, którzy atakują nasze granice. Kurwa, atakują nasze granice! Powtarzam, bo ludzie nie rozumieją, co się dzieje. Jakimś gazikiem psikają, a do naszych kibiców strzelają z kul gumowych, chłopaka przecież zabili. Strzelają z gazu? To jak to jest, kurwa? Polak jest bardziej szykanowany niż ten, który chce najeźdźca? Mój znajomy robił doktorat z broni i miałem różne pytania na ten temat. Dobry mecenas w ogóle teraz jest doktor prawa. I on mówi, wiesz, że podczas tego doktoratu, wiesz, że policja ma prawo w Polsce spalić się nawet miotaczem ognia? Polaka. Jest takie prawo. Nie może wejść, czy coś ma prawo normalnie. Znacie, w pierwszej wojnie światowej już były miotacze ognia. Przecież wystarczy taki miotacz, a teraz jakie są? Taki miotacz ognia postawić, nie wiem, stoją 50 metrów na 40 metrów, puścić frrru, nie podejdą. Kurwa, oni wszystko robią, żeby oni podchodzili. Zobaczcie, Łukaszenka, ten niedobry. No niedobry. A makrela dobra?
A Putin dobry? No, Putin niedobry. A Makrela? No, nie, nie. A Ukraina dobra? A Litwa dobra? A Słowacja dobra? A kolonizatorzy z Anglii, z Francji dobra? Przecież w czasie II wojny światowej my doznaliśmy ludobójstwa. Powtarzam, ludobójstwa. Potworności ze strony Niemców, Rosjan, Słowaków, Litwinów i Ukraińców. A przepraszam, zapomniałem jeszcze powiedzieć, że również mieliśmy pacyfikację i ludobójstwo ze strony Żydów. Ci, którzy rządzą, nie pokażą jaj, to będą traktowani jak śmiecie. Mówiłem wam na samym początku, że pan Błaszczak był szefem MSWiA i nie wiem, 3 czy 4 pisma do niego pisałem. Ten człowiek jest dzisiaj szefem MONU. Jeżeli ty, człowieku, panie Błaszczaku, nie mogłeś zrobić porządku na ulicy, to ty chcesz zrobić na porządek na ulicach, powiedzmy, granicznych? Wszyscy nie nadajecie się do niczego, a tym bardziej do bronienia Polski. Nikt nam nigdy nie pomógł i nikt nam nigdy nie pomoże. Jedynie kto był dla Polski taki w miarę, to wspólnicy i ci, którzy razem byli w osi z Niemcami. Węgrzy. Tak, Węgrzy byli sojusznikami Hitlera. Ale w stosunku do Polaków... Zresztą Hitler im potem się ładnie odwdzięczył. Pod sam koniec wojny prawie 1 000 000 Żydów z Węgier wywieźli, zagazowali. Tylko dwie rzeczy są nieskończone. Wszechświat oraz głupota ludzka. Natomiast co do tej drugiej nie mam pewności. Jedna z najpiękniejszych maksym, jaką w ogóle słyszałem. I to prostactwo, te mamuśki. Boże, jak szkoda tych dzieci, tego. Przecież ta Swołocz, która kocha kozy i inne zwierzęta, która jest terrorystami, która zażyna chrześcijan, zażynała i będzie zażynała, pali żywcem. Oni też tacy byli kiedyś malutkimi dzieciaczkami. Doktor Adolf Hitler też był ładnym pewnie bobaskiem, aż go przy... I doktor Mengele. Nie wiecie, co doktor Mengele, większości z was. Nie wiecie. Ponad 7 000 par bliźniaczych w bestialski sposób, ale to... Co innego jest zabić kogoś, a co innego męczyć w potwornościach, to nie jesteście w stanie wyobrazić sobie, co ten człowiek, co to bydle Mengele robiło z Polakami między innymi. I do końca życia był ochraniany przez wywiad, przez Mossad. No, Eichmanna porwali z Argentyny, a Mengele dokończył swoich dni ochraniany przez Mossad, tak żeby go Żydzi, bo Żydzi go szukali, żeby go Żydzi nie znaleźli. Zresztą nawet ówczesny dyrektor Mossadu nie tak dawno, nie wiem, parę lat temu przyznał się do tego. Ja na to w książce opisywałem. No nie byłem na 100% pewny, że tak jest. A potem patrzę, pyk, potwierdzenie, mówię, i taki bobasek, doktorek Mengele. No czy można byłoby mu krzywdę zrobić? A jak oni będą po prostu gazikiem, i to da, to wiecie co będzie? To po prostu jeszcze tym bardziej pozwolą na to, że oni będą się czuli bardziej bezkarni. Jeżeli byście byli mądrzy, to byście powiedzieli tak. Makrelowa to jest bandzior, Putin to jest bandzior, ci z Czechosłowacji to bandziory, Słowacja bandzior, Litwa bandzior, to są wszystko Ukraina bandzior, a nie Ukraina dobre, Niemcy dobre, Putin zły, Łukaszenka zły. No to macie teraz, kurwa. Oni są wszyscy źli, a wy sobie powybieraliście. No to macie teraz. A ci, o których mówiliście dobre, to oni mają was w dupie, bo są tacy sami jak Łukaszenka czy Putin. Jesteście takimi głupkami, kurwa. Einstein o was mówił.
Tylko, że to nie wy dostaniecie w pizdę, nie ty Morawiecki, nie ty Duda i tam Kamiński, tylko my w pizdę dostaniemy, bo wy poukrywata się w Rumunii, w Izraelu i tam w innych, gdzie macie te swoje. Zresztą nawet nie musicie mieć, bo was tam przyjmą. My dostaniemy w pizdę, my Polacy, jak znowu nastąpi 17 września. To będzie pakt Merkel, Putin. 17 listopada może teraz będzie. Okupacja 1939-2021 trwa. I ta okupacja się nie zmieni, bo oni cały czas klęczą. Cały czas klęczą przed wszystkimi. Obrali sobie teraz, słuchajcie, ofiarę jako Putina i Łukaszenkę, ale reszta jest dobra. Stalin powiedział, są tylko dwa narody, które zasługują na wolność. Polska i Węgry. Bo mieliśmy jaja. Ale to chazarstwo, które tu wtargnęło po II wojnie światowej, wycięło nam jaja razem z czym, jak to powiedział Kwinto? Z jajami. No. Żegnam was, bo nie chcę się denerwować, bo za chwilę będę gadał wulgarnie, a nie na tym to polega. Trzymajcie się i Polska jeszcze żyje. Przynajmniej wśród nas.